Będzie to już to nasz koszt usuwanie przyjaciół w innych miejscach, gdzie nie zostali nagrani. Ale z tego widzimy, że jeśli tam to było, w miejscu niepublicznym, to jakie biesiady i jakie rozmowy mają miejsce w miejscach bardziej strzeżonych, bardziej dyskretnych. To wszystko wychodzi na jaw. Zróbmy coś takiego, żeby był odpowiedni nacisk społeczny, że nie podomici wychodzą z drugiej strony, nie obrońcy starego porządku, że oni nie chcą zmian. Oni o to walczą i prezydent ustępuje. Uważa, że dla dobra lepiej ustąpić małej, znikomej mniejszości, kosztem większości, niż coś się ma w Polsce dziać. Niech wyjdą ludzie, którzy są pokrzywdzeni. Niech oni demonstrują. Niech powiedzą, panie prezydencie, te zmiany być muszą. Niech pan to zrobi. Pan prezydent obiecał, że jeśli będą zmiany techniczne w jednym z projektów ustaw, że będzie decydowała większość nie 2/3, tylko 3/5, to ja tę ustawę podpiszę. Koalicja rządząca poszła na te ustępstwa. Chociaż w górę zachodziło podejrzenie, że jeśli nie będzie tej większości 3/5, to druga strona, czyli opozycyjna, nie pójdzie na kompromis, na ugodę i tych zmian nie będzie chciała przeprowadzić. Czyli część tych ustaw, część tych zapisów będzie martwa, aż zostało przeprowadzone. I w nowym projekcie, który się pojawił, który poszedł do, i został przegłosowany, poszedł do podpisu prezydenta, to był. I pan prezydent nie dotrzymał. Niestety to trzeba głośno wyrazić. Zdarzają, jako że ekstrawagancja się kolejny telefon, bardzo proszę. A poza tym to samo przepraszam, szczęście, mówi Małgorzata z Podkarpacia. Janek Witek mówi, że to jest życie Ukrainy. Janek Witek nie był zadowolony i umarł na dwa lata, nie ma Janka Maciejowicza. Kiedy to mój tato został aresztowany przez Uber w Przemyślu pod pretekstem posiadania broni. Sąsiad po prostu doniósł tatę na łbę, że u nas jest arsenał broni. Oczywiście tato został aresztowany, przeszedł niesamowite katorgi, tak ogromne, że jak wyszedł z więzienia, to był po prostu żywy trup. Jak opowiadał, jak to wszystko wyglądało, to jest po prostu rzecz nieludzka, żeby nawet sam się nie o tym mówić. Ale co chciałam powiedzieć? W okresie międzywojennym jedna z tatych sióstr wyjechała do Nowego Jorku i przysłała bardzo konkretną kwotę dolarów na to, żeby tatę ratować. Moja mama dotarła do prywatnego adwokata, wynajęła adwokata prywatnego. Ten z kolei dostał do adwokata z urzędu, którego to obrońcy z urzędu, bo tak to się nazwę, który później w trakcie różnych procesów sądowego doszło do tego nawet, że wyrok śmierci, który był już dla taty przygotowany, został podarty na kolejnej demonstracji. Czyli ta konkretna kwota dolarów, którą moja baba w umiejętny sposób przekazała, spowodowała, że tato wyszedł z tego więzienia, Bogu ducha winien, ponieważ nigdy broni nie miał. Niemniej jednak ja się cieszę, że mu tato wyszedł, ale ile było takich ludzi niewinnych, którzy nie mieli siostry w Stanach, która by wsparła, która by pomogła w opłacie adwokata, żeby wciągnąć człowieka niewinnego z więzienia. Dotarłam do dokumentów z IPN-u. Widzisz, ile dziadów tych sędziów widziałeś? Ile dziadów? Na garnuszku u państwa siedzą i tylko robią szkodę. Jako te zakały. Nie było ani słowa o widziałeś? No katowali. Nie wyobrażasz? Z tego więzienia i całe życie chorował. Na dobrą sprawę to dożył sędziwy brat. Wziął tylko jedną emeryturę. Niemniej jednak śmieszną kwotę rolniczą emeryturę, kilkaset złotych, gdzie nie byłby w stanie przeżyć, gdyby dzieci nie wspierały. Ale to jest taki, to jest sprawa zupełnie odrębna. Zmierzam do tego, że musiał być ten prokurator wojskowy, sędzia wojskowy, w tamtych latach. Przerwali się sami siebie. Jeden nadbiegał właśnie tych sędziów, adwokatów, prokuratorów, donosił tu i tam słowa, że połasili się na taką kwotę dolarów,
skoro wiedzieli, co im za to grozi. Ale jednak uczynili to. To po prostu byli zupełnie... Choroba na amerykańskie dolary. W tych zeznaniach, które czytałam, nie było jednego słowa na temat tego, co naprawdę działo się w tym wizie. Tak. Więc tamte czasy były tak straszne, że po prostu trudno sobie wyobrazić. Po nazwiskach można łatwo dojść, że synowiec tych właśnie oprawców mojego taty również funkcjonują w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie zamierzam dowodzić, dyskutować z tymi ludźmi, bo usta to nas będzie rozwinął. To rodzinne, Niemniej jednak, rodzinne dziady. Wspomniał, że kolejne pokolenia weszły w te same struktury. Amerykańskie to już w ogóle. Oczywiście prawdą, co jest potwierdzone w tych dokumentach, o których mówię. Amerykańskie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Małgorzato. Przynajmniej sądząc po frekwencji najbardziej. Ja dlatego o tych sprawach mówię, w ogóle interesuję się tym wszystkim, nawet więcej, żyję jakoś tymi sprawami. Nie dlatego, że to jest takie zagadnienie historyczne, polityczne, współczesne, bo dlatego mówię o tej ciągłości. Bo sam pochodzę z rodziny w 4 latach represjonowanej. Mój ojciec był aresztowany w maju 1949 roku, zagrożony dwoma karami śmierci, kiedy żądał prokurator. Później w następstwie różnego rodzaju amnestii, nawet mogę powiedzieć, że dzięki tym amnestiom, choć nie jest to słowo odpowiednie, ale trzeba komunistom dziękować, że nie wszystkich mordowali. Dzięki temu mój ojciec przeżył. Ten wyrok został zmniejszony do 10 lat więzienia. Wskutek kolejnych tzw. amnestii zmniejszono mu tę karę, że przyjął więzienie do 6 lat. Przez to, że przez rok pracował jako niewolnik w kopalni węgla kamiennego w Knurowie, jako tzw. pracownik specjalny, czyli niewolnik, który musiał wydobywać węgiel własnymi rękoma, po to, żeby związku sowieckiego sprzedawać go za 4 zł za tonę. Wziąłem mu każdy dzień pobytu w kopalni jako niewolnikowi za 2 dni siedzenia w więzieniu. Czyli dodatkowy rok zyskał i przeszedł na wolność po 5 latach więzienia. Dzięki temu po pierwsze wyrosłem w takiej atmosferze. Wiedziałem, umiałem rozróżnić, kto kim był w tamtym systemie. Kto, jakie funkcje społeczne pełnił, jakie miał zasługi czy antyzasługi dla Polski, ale poznałem też bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół ojca, którzy przeszli podobną drogą, bo trudno mi się takiej samej, każdy z nich miał inną. Ludzie skazanych na karę śmierci, że wyroki nie były wykonane, ludzie, którzy mieli dożywotnie więzienie, ludzie, którzy wychodzili z więzień, nie w 56 roku, kiedy się wydawało, że wszystkich właściwie zwalniano, ale jeszcze w latach 60, czyli kilka lat później. I los wszystkich tych ludzi był straszny. Potworne śledztwa, sfingowane dowody, współpraca obrońcy wojskowego na ogół z prokuratorem i sędzią, żeby tego człowieka skazać, a później ich los w więzieniu. Los w więzieniu to nie było zamknięcie sprawy wcześniej, koniec tortur, koniec szykan, tylko odbywanie tej kary i nic więcej. Naczelnicy więzień komunistycznym, gdzie ci ludzie trafiali, tak jak naczelnik Kukawka w Krawiczu, potrafili mówić nowo przybyłem, że wy tu przybyli na zdechnięcie. Bo tu nie liczta na to, że to będziecie inaczej traktowani. Na zdechnięcie. To jest wasze zadanie. Zdechnąć w naszym więzieniu. I bardzo wielu ludzi w tych więzieniach traciło życie. Nawet nie na skutek pobicia, czy jakiegoś tam specjalnego świadomego mordowania, ale warunków, jakie im stworzono, warunków higienicznych, warunków sanitarnych, braku opieki medycznej, mamy akty zgonu, gdzie cały czas się wpisuje typowe choroby. Coś tam z sercem, coś z krążeniem i później nagle po roku 56 tych zgonów nie ma. One znikają. Czyli to są zamierzone mordy postsądowe, czyli mordy więzienne. Bardzo często na najwybitniejszych polskich bohaterach, na ludziach niezwykle cenionych, ludzi, którzy mogliby odgrywać rolę po wojnie w Polsce zupełnie inną, nie więźniów politycznych, nie politycznych bandytów, jak komuniści nazywali, ale wzorców osobowych dla nowych pokoleń. Tych ludzi nam zabrakło. I teraz co się dzieje? Przychodzi rok
89 zmiany. Rok 90. Wybór Lecha Bolesławowicza Wałęsy na prezydenta Polski. On chce mieć drugą kadencję. W 95 roku uzyskuje 1% czy mniej poparcia. Całkowita degrengolada tej prezydentury i postaci. Zresztą widzimy teraz, co się dzieje. Ale wygrywa ktoś w jego miejsce. Przychodzi ktoś, kto ma konkretny życiorys. Minister rządu komunistycznego. Kilka lat po zmianach komuna wraca do władzy, tym razem dla demokracji, poparcia większości. Mówi o towarzyszu Aleksandrze Kwaśniewskim. On rządzi przez 10 lat jako prezydent Polski. Miał status równoprawnego prezydenta, tak jak wszyscy inni po 1918 roku, przez 10 lat. Kim był Bolesław Bierze? Nie był tylko zwierzchni partii komunistycznej. On ma szczególny status. On był organem sądowym. Jako tak zwany prezydent Krajowej Rady Narodowej, a później jako prezydent Polski Ludowej, miał, dysponował prawem własnym. I ostatecznie on decydował o życiu śmierci polskiego państwa. On jeszcze miał tą szansę, jako ostatnia instancja, uratować się. Nie mówię, że zwolnił. Wystarczyło, żeby zamienił mu karę na dożywotnie więzienie. Ludzie, ile by pocierpieli, mieli przynajmniej w jakiejś większości szansę wyjść, przeżyć. Ale on przyczyniał się do tego, żeby zostali zamordowani. Tylko dwa przykłady. 28 sierpnia 1946 roku została zamordowana 17-letnia sanitariuszka ze zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Sędzielarza Łupasza. Na protokole wykonania wyroku śmierci jest adnotacja. Prezydent Krajowej Rady Narodowej sprawa łaski nie skorzysta. Czyli Bolesław Biel w ten sposób staje się mordercą sądowym. Po raz kolejny, nie po raz pierwszy, nie drugi, bo on tysiące takich odmówień prawa łaski zastosował, czyli tysiące razy jest mordercą sądowym. 25 maja 1948 roku mamy protokół wykonania kary śmierci lotnictwa Witolda Pileckiego. Bohatera nie tylko Polski podziemny, nie tylko bohatera Polski, nie tylko Europy, a to jest bohater świata. Jedyny przypadek, kiedy Czesz idzie do Auschwitz, nie po to, żeby odbyć karę narzuconą przez Niemcy, ale po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak wygląda z środkami miejska fabryka śmierci? Jak wygląda zawłada dziesiątki, setek tysięcy, milionów ludzi? I jego celem jest wyjście z tego pokoju, ucieczka, sporządzenie raportu, opisanie tego wszystkiego, żeby świat się dowiedział, co się w tym obozie dzieje. A przez to w innych obozach śmierci, obozach niemieckich. Taki człowiek jest po wojnie zabordowany. Jemu nie można było nic zarzucić. On nie walczył z komuną zbrojną. Zbiera informacje praktycznie ogólnie dostępne o tym, jak wygląda system władzy i przewodania tej władzy, władzy komunistycznej. Dla kogo to robił? Dla polskiego rządu na wychodzie. Dla organu władzy, który pozostał po II Rzeczpospolitej i po polskim państwie podziemnym. Komuniści mogli go skazać na karę wieloletniego więzienia. Nie była potrzebna kara śmierci, bo nie mogli mu zarzucić, że on komukolwiek odebrał życie. Nie mogli mu zarzucić, że był tak zwany banda śmierci, że doprowadzał do śmierci funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet poszczepił się do tego nie przyczynił. A jednak został zamordowany. I także na protokole wykonania zmiany śmierci nie jest odnotacja, że prezydent prawa łaski nie skorzysta.
Mówię, powiedział u nas diagnoz. Ale było ślucho, to by sankcjonował przez 1000 lat. No i że trzeba było wszystkie pola nawadniać, bo ludzie nie mieli co pić i nic tam nie rosło. Nie było żadnej też oazy, ale jednak jak niewolnicy byli, to one to wszystko nawadniali. Zakładnicy faraona, tego mojego boska. Ja sama jako Kaizyka polatała w skrzyniach konstrukcji. Wymagała, bo ta woda była przez kanały transportowana i dostarczała roślinności, pokarm. Za ciężkie pieniądze, jakby tam właśnie ludzi i demokracji, czyli byli demokratami, jaki dojazd zaskoczył, małuszów ludzi, jak ma wyglądać ich życie. Ze się nie zaraz. On wychodzi od nas, jako reprezentant naszego kraju, tego typu spółki, za firmację, zdrajcy, niezdańskiego obywatela, mordercy kredowego Państwa na cegle, na ścianie. Aby nie na asfalcie, bo już asfaltu nie było, a i betonu też nie wynaleziono, wtedy budowano piramidy. No niemniej te głowy były tak silne i tak potężne, że ludzie zastanawiają się, że jak oni te głowy przemieszczali, ogromne bloki, strasznie wielkie, na setki ton. Jak to się policzyło? To były jakieś dinozaury, które na swoim ogonie nawet doszło podnosić. Już wtedy, gdy jutro będę wolna, dopiero ja idę do jutro, czyli poniedziałek, 7 sierpnia 2017 roku. No i zaraz znowu przejdę tutaj do pracy, bo obecnie są mnie taką lipcową, która jutro do nas Polską cycaską przyjedzie. No bo po prostu dziewczyna ma mieszkać pod lasem, w Wielkopolsce, skoro tutaj może jakąś pracę będzie. Chociaż nawet w takiej budce, to przyjdzie, ona będzie miała znajomych, mężów. Tak, inżynier i inżynier, inżynierka i kobieta inżynier, robotniku pełno i kraju, pełno ludzi. Tą kobietę jak tu siedzi, to nie by miała znajomości. To trzeba było wyższe. Nawet ta liczba powiedziała, nie pomyślałam, że można w ten sposób pieniądze zarabiać, jak się to niby nic nie robiąc, tylko na telefonu. Lekowego świata, chciałbym się do tego Makowowski. A ja mówię Makowowską, to ja jestem Żydą, jestem Żydą, mam dwie ręce i też nic nie wątpię boskie. On napisał na sądzie z prokuratorów komunistycznych, powiedział, że jestem Polakiem Żydem Jezuska katolickiego. Nic więcej nie mam wam do powiedzenia. Za to właśnie został zamordowany. Dlaczego my nie mamy tak wzoru Kosowowi? Dlaczego on nie jest symbolem przeszłości? A dlaczego on i ja swoim rytmem ruszyłem, pobiegłem 23 tam z groszem. Naprawdę, po pierwszych 200 metrach tak szybki to nie jest do przełożenia, żeby powietrzyć. Niestety ta sztuka nie udała się naszym dwóm pozostałym 800 metrowcom Marcinowi Lewandowskiemu i Michałowi Rozmysowi. Podobnie jak polskiej sprinterce Ewie Swobodzie, która miała najgorszy czas w półfinale w biegu na 100 metrów. Mimo to, tam leży komunistyczny bandyta, fajnie, cieszę się, przynajmniej to jest dobre. Potem, no, chciałam swoje, no ale nie wyszło po prostu, no spijałam się za mocno, znowu widziałam, że mnie doganiają, tak się znowu spięłam, a tak, ludzi, no niestety nie jest moje bieganie, myślę, że to nie jest mój sezon, no przyznajmy szczerze, że nie, to nie będzie żadnego biegania, nie będzie żadnych rekordów świata, mistrzostw świata, pokazać, że nie zgadzamy się, żeby symbol komunistycznego państwa, komunistycznych represji, komunistycznych zbrodni, została Amerykanka Tori Bowie, która o 1/100 sekundy wyprzedziła Marii Josetta Luz Wybrzeża Kości Słoniowej, a trzecia była Holenderka Daphne Slippers. Do finału konkursu skoku o tyczce awansowali Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski. Obaj skoczyli w eliminacjach po 5 m i 70 cm. Jagiellonia Białystok nie jest już liderem piłkarskiej ekstraklasy. Na pierwsze miejsce w tabeli awansowało Zagłębie Lubin, które ma 10 punktów, o punkt więcej niż Wisła Kraków. I Jagiellonia, która przegrała dziś niespodziewanie z Beniaminkiem rozgrywek z Adycją Nowy Sącz 1-3. Rafał Grzeb, kapitan Jagiellonii, chwalił gości za bardzo dobrą grę w obronie. Witam serdecznie ojca redaktora i pana profesora. W jakikolwiek sposób przeżyć się przez środek defensywy. Dużo przutek, ale co z tego, że praktycznie do żadnej nie dowiedzieć, bo nie mam
trzeba spieszyć się z sędziami. Dzięki zwycięstwu Sądecja ma 5 punktów i zajmuje 7 miejsce w tabeli. W drugim dzisiejszym meczu czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Lechem Poznań 0-2. Lech jest czwarty, a Krakowia 14. Jutro ostatni mecz tej kolejki, a tak Gdynia podejmie Koronę Kielce. A w dzisiejszych spotkaniach Ekstraligi Żużlowej Edwin Toruń przegrał z Łukniarzem Częstochowa 41-49, Paluwa z Zielona Góra pokonał Rowlet 56-34 i Unia Leszno uległa Stali Gorzów Wielkopolski 41-49. Liderem tabeli jest Sparta Wrocław, która ma 3 punkty przewagi nad Falubasem i 5 nad Stalą Gorzów oraz Unią. Każdy z nas tutaj w społeczeństwie na to wie, że gotowi są zdradzić tego, kogo opłaci się zdradzić. Jeszcze mają taką cechę, że są tego, kogo opłaci się podczas. To są właśnie sędziowie i zmiany są tutaj konieczne. A konieczne są z innego powodu. Dlatego, że my budujemy teraz nowe elity. Ja pamiętam, trzeci jest tak. Polskie Radio 24. Politycy odważni w sprawie zdrowia musieli włóczyć się po sądach, ponieważ byli oskarżani całkowicie niejasnych powodów. I my musimy przede wszystkim dzisiaj bronić przez taką zasadę tych nowych elit, które... doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego i dziennikarka Trójmiejskiej Gazety Wyborczej, która zajmuje się Kowalczyka tematyką obwodu kaliningradzkiego. Porozmawiamy o turystyce, nielicznych zabytkach, a także o tym, jak radziecki i rosyjski Kaliningrad współistnieje z pruską i niemiecką przeszłością Königsbergu. Ale na początku tradycyjne podsumowanie tygodnia. W poniedziałek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przypomniał w Tallinie, że atak na jednego członka NATO to atak na wszystkich. W stolicy Estonii spotkał się z przywódcami krajów bałtyckich. Z Wilna Kamil Zalewski podczas zeroprzedniowej wizyty w Tallinie powiedział, że zapewnił ze strony amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence powiedział podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone na NATO dopiero jest tylko piąty, w myśl której zbroja na wojnę jednego z sojuszników będzie uznana za napaść na cały sojusz. To dobrze, jedność wśród członków. Tego, co sami zrobili, nie czekając na instytucje, nie czekając na kolejne zmiany, wybory, od tego, co zrobimy sami we własnym zakresie, zależy tylko to, co najwięcej. Wiedząc, osiągając ten status świadomości, rozszerzając to we własnym kręgu rodzinnym, towarzystwie, zachodząc w pracownictwo szkół, powodujemy to, że w kolejnych wyborach ludzi chcących zmiany, ludzi rozumiejących się coraz więcej. Chodzi o to, co się dzieje w młodym pokoleniu, bo pokolenia mojego, ludzi już po 60 roku życia, starszych, my zmienimy, ludzi świeżego pokolenia, my zmienimy nie wiem w tym zakresie, dlatego że oni są zobowiązani wierzyniami, związanymi z tymi układami, ktoś tam pracuje, są zależni i na tym życiu bieżącym na zewnątrz, co się dzieje, tak bardzo nie zależy. Tam ludzie młodzi są idealni. Ludzie młodzi są w dwóch podziałach ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych na Ukrainie. Ciekawe, co na to wypowiedzieli ci Żydzi w czerwcu. Oni nigdy nie będą zainteresowani pomyślnością Polski i dlatego tak wsioczą. Pochodzą z rodzin komunistycznych. No i co na końcu? Jak więzienia z mordują, kaszują, no i dobrze, nie mówmy o tym, tylko mówmy o czym innym, aby dalej podrabiać. Osłuchiwać, wręczy kłamać. Janek Witek to powiedział, przed śmiercią to powiedział. Święte racje, święte prawdy. Pokazali im, o to, co wchłania. Ten świat, który miał obraz, jaki miał, stawał się mniej kontaktowy. Ja później idę do dziadka. 28 lipca Dmitrij Rogozin leciał do Kiszyniowa, jednak do celu nie dotarł, bowiem władze Ukrainy kierowały do wypuszczenia jego samolotu w swoją przestrzeń powietrzną. Oficjalnie tłumaczono taką decyzję tym, że Rogozin znajduje się na podwójnej liście osób objętych sankcjami. Reakcja rosyjskiego wicepremiera była dość gwałtowna, wygrażając rumuńskim i węgierskim politykom. Napisał na Twitterze: czekajcie kady na odpowiedzi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wiceprzewa rządu nie spodobał się jego zwierzchnikom politycznym i rozkontaktu takich nie ma.
pracownikami czy dziadkami, jak kiedyś. Ale to jest pisane w ten sposób tego, że ja z tego systemu wychodzę, wewnątrz tego systemu także mentalnego. To on ma swoich kolegów, on ma swoich znajomych, braci z gronu, w którym działa. Ci ludzie stają się coraz więcej. Oni przychodzą, gdzieś tam zaczynają działać, zaczynają wchodzić w jakieś grupy stowarzyszenia. Często jest tak, że ukrywają swoją przeszłość rodzinną przed innymi, po co jej wstydzą, bo się boją, że nie będą akceptowani. Bo prawdopodobnie by tak właśnie było, że nie byli akceptowani. Ale z drugiej strony o tym może nie chcieć. Mówię, bądź otwarty, bo jak ktoś się dowie, to będą mieli do ciebie żal, to zostaniesz wykluczony. Natomiast jeśli ty tego nie akceptujesz, jeśli ty się z tym nie utożsamiasz, co robił dziadek, co robił ojciec, co robiła matka, jeśli ktoś by ci inny, to masz prawo i obowiązek o tym mówić, bo ty za to nie odpowiadasz. Jeśli ty się utożsamiasz ze swoim, spotkaniu się, że mają takie zaszłości, jeśli byś to akceptował, co oni robili, to byłbyś taki jak on, spokojnie, ale taki nie jesteś. I wyjście z tego, na tym masz to polegać. Przyznaj się, jestem tamto, ale ja już tam nie jestem. Stałem się innym. I po władze Centrum Obrony to, co się dzieje w szkołach, czego nie ma w programach nauczania, jest niezwykłe odbicie w stronę akceptyzmu. Jeszcze lat temu, 10, było to zjawisko marginalne, nieodczuwalne. Ludzie młodzi, którzy manifestowali patriotyzm, dobrze pojęci, nawiązywali do tradycji, przecież to była tylko sfera symboliczna. Byli źle traktowani, byli wyszygani, czasami byli bici. Dla nas wszyscy Polska, za Orła, za księdza z jakimiś dramatami patriotycznymi byli bici. To jest nie do uwierzenia. A tak było jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj w tej chwili jest taka sytuacja, że do polskiej szkoły nie przyjdzie uczeń z koszulką świętym i młotem, nie przyjdzie uczeń z koszulką wyrażenia przegrowarem z Karola Marca na tej koszulce, bo on będzie wykluczony, jego wyśmieje, jego wypędzą z grona, ze środowiska, on przestanie być kolegą. Dlaczego? Dlatego, że oni rozumieją, że przegrowara to był morderca, że Marek jest Iwanem z lotniczego systemu, że dzisiaj młot to są symbole takie same jak spastyka i hakel kroński i inne symbole państwa niemieckiego, nazistowskiego. To co odrzucają? To młode pokolenie zrobi to z wielkim niestety opóźnieniem, to czego my nie zrobiliśmy. Jeśli nawet mówimy o tych dzisiejszych reformach, o sądownictwie, jeśli to nie wyjdzie w takiej skali, a w jakiejś tam się pewnie uda, ale nie będzie w takiej skali jak my tego oczekiwaliśmy, na to czekaliśmy, to za kilka następnych lat przez to dorastające pokolenie, które wejdzie w życie, które znajdzie jakiś fundament, a już tą podbudowę ideową ma, to pokolenie dokona przewrotu. Żebyśmy tylko zdążyli, żebyśmy tylko dali szansę, żeby z zewnątrz to nie zostało zepsute. Oni nie powinni podlegać rozrywkom politycznym, nie powinni być poddawani różnym manipulacjom, wciągani w różne bieżące wydarzenia, dać im się spokojnie rozwijać, dorastać i oni ten nasz świat polityczny, także świat systemu prawnego, w jakim jesteśmy, oni zmienią, bo mają wolę i oni tego chcą, oni to rozumieją. A my mamy obowiązek z całych sił im pomagać. Skoro my tego nie zrobiliśmy, to ten obowiązek na nas ciąży. Przynajmniej pomóc im. 15 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Sądownictwo Polskiej Ludowej i III RP. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niebieś Bogiem Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Michał z Metropolii Nowojorskiej. Teraz i zawsze. Dziękuję panu profesorowi za tak mądry wykład i za tą wiedzę, ten ocean niesprawiedliwości polskiego wymiaru sądownictwa. Ja dzwonię z konkretnym pytaniem, ponieważ pojawiła się tam na internecie taka odezwa do Białego Domu o support, żeby supportować polski rząd w tych reformach i kiedy występował pan Lech Kaczyński, sprawę zamknął, ale dzwonił wtedy ojciec Cycik i powiedział, że to się sprowadza ta naprawa wymiaru sądownictwa w Polsce do dekomunizacji. I tak to potem wyszło, że jakby prezydent nie chciał dekomunizacji. Oczywiście jest to zbyt chyba daleko idące uproszczenie i czy takie uproszczenie
jest uprawniony. To jest moje pytanie do pana. Dziękuję jeszcze raz za tak budujące i budujące, wszystkim budujące i dotykające serca wypowiedzi pana. Bóg sam Państwu z Bogiem. Panie Bogiem, panie Michale, dziękujemy również. Ja muszę po raz kolejny niestety prostować pewne rzeczy, bo jestem bardzo często tytułowany właśnie profesorem. Nie jestem profesorem, nie mam stopni tytułów naukowych. To, co robię, to robię na własną odpowiedzialność, bez szerszego zaplecza, bez organizacji, bez katedry, bez uczelni. I to nie jest potrzebne. To znaczy, idąc drogą kariery naukowej, trzeba się liczyć z tym, że w środowisku, w które się wejdzie, trzeba w jakiś sposób umiejętnie, żeby przetrwać, dopasować się do tej sytuacji. Mam bardzo wielu kolegów utytułowanych, bardzo mądrych, bardzo ich cenię i oni wprost o tym mówią, że pewnej rzeczy zrobić nie mogą, bo tu nie wypada. Nie można napisać negatywnej recenzji komuś, kto zrobił coś bardzo średnio przydatnego, dlatego że mój los zależy od jego kolegi, od jego znajomych. W związku z tym, jeśli chcesz, to ja ci dam materiały, powiem ci, o co chodzi, napisz ty. Ale to jest twój pomysł, twój dorobek intelektualny. Ja tego nie mogę zrobić, a on mówi, ja też tego nie mogę zrobić, bo to jest mój zawód, ja z tego żyję. A mnie stać na ten luksus, żeby, nie mając tych stopni tytułów naukowych, rozmawiać, dyskutować z tymi ludźmi z pozycji nie kogoś podporządkowanego, przerażonego, że ktoś ma tytuł, że ktoś ma jakieś stanowisko, tylko właśnie z pozycji tego rzekomo niższego. Bardzo często wykorzystywałem, nadużywałem tego właśnie swojego statusu, zastrzegając się na samym początku w dyskusjach historycznych, publikacjach, że ja nie jestem historykiem. Ja historii przecież nie kończyłem i formalnego statusu historyka nie mam. Stałem się nim przez 30 lat badań, działalności, publikacji, wypowiedzi, ale formalnym historykiem nie jestem. Jeśli mam przed sobą publikację kogoś, kto jest doktorem, doktorem habilitowanym, jest profesorem, ale mogę mu pokazać nie błędy, bo błędy robi każdy, ale świadome przekręcanie rzeczywistości, świadome fałszowanie, to mam prawdziwą satysfakcję z tego, że można to pokazywać, można to robić i nie umyjąc komuś godności, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Idź jeszcze popracuj, samym tytułem, samym stopniem naukowym nie zasłużyłeś na to, żeby twoje publikacje, twoje wypowiedzi przyjmować jak prawdy objawione, bo takimi nie są, bo po prostu się na tym nie znasz. I to jest ta sprawa formalna. Nie jestem profesorem, bardzo często mówię, że w Polsce był tylko jeden profesor, nazywał się Władysław Bartoszewski, który bardzo cenił sobie tytuły, bardzo cenił, jak był tak nazywany. Ja takich ciągot nie mam, w związku z tym bardzo proszę wszystkich na przyszłość, żeby mnie nie tytułować. Bez tytułów też można żyć i czasami nawet dużo lepiej. Natomiast bardzo cenię tych ludzi, którzy mają stopnie tytułu i są skromni, którzy górują nade mną, nad wieloma innymi osobami dorobkiem, a nie formalnymi stopniami czy tytułami, bo to nie jest to samo. Mówiąc o, nie wiem dokładnie, o co panu chodziło, mówiąc o tym, że kiedyś jakieś wypowiedzi były, gdzie prezydent Lech Kaczyński mógł być posądzony, że był przeciwny dekomunizacji. No, mówię dlatego, że nie wiem, o co chodzi, bo nie znajduję śladów w jego działalności, w jego wypowiedziach, że byłby przeciwny. Można mówić o zaniechaniu pewnych rzeczy, że nie wszystkie rzeczy, które chciał zrobić, czy zrobił, udało mu się zrobić, czy zrobił to w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast nie był to człowiek, który w jakikolwiek sposób chciał pomagać komunistom i w jakiś sposób mu kiść im na rękę, czyli wstrzymując dekomunizację w Polsce. Dekomunizację w Polsce wstrzymywały dwie główne osoby. To był Lech Wałęsa jako prezydent Polski i Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski. Próby dezupekizacji, czyli pozbawienia szczególnych przywilejów ludzi z aparatu bezpieczeństwa, po raz pierwszy zatrzymał Lech Wałęsa, a po raz drugi zatrzymał Aleksander Kwaśniewski. Teraz, gdy to się dzieje, gdy ta dezupekizacja wchodzi w życie, to jest już okres 20 kilku lat później, kiedy duża część z nich już odeszła z tego świata, nie zostali nigdy pozbawieni tego, co mieli. Ta reszta, która została już cały czas zmniejszona, zanikająca, krzyczy, że nie będzie miała za co żyć, że za 2000 to oni miesięcznie nie przeżyją. W takim razie niech
idą do tych ludzi, którzy mają mniej niż 2000 na członka rodziny, jak ci ludzie żyją, jak żyli do tej pory, jak byli traktowani. Niech im to powiedzą w twarz. Nie do telewizji, do jakiegoś tam mikrofonu to dla dziennikarza, który jest usłużny, tylko niech to powiedzą osobom pokrzywdzonym, które pracowały całe życie, nie mają nic, średnia dochodu na rodzinę jest grubo niższa niż 2000 i to jest dla nich stan normalny. Dlaczego UBEK? Dlaczego funkcjonariusz tajnych służb Polski Ludowej? Człowiek, który niekoniecznie musiał być osobiście czemukolwiek winny, osobiście za coś odpowiedzialny. Oni to argumentują w ten sposób, że no jak to? Sprzątaczka z UB ma być tak potraktowana. Mamy przecież uchwałę Sądu Najwyższego z 1992 sprzątaczka roku, z maja, gdzie jest wykładnia tej sytuacji. Sprzątaczka w UB była elementem aparatu represji. Ktoś tę krew z podłogi czy ze ścian zmywał. Ktoś te wybite zęby zbierał i wynosił, żeby UBEK mógł przesłuchiwać dalej. Ona była trybem, może niewielkim, ale trybem w aparacie represji. Więc nie może być traktowana, że ja byłam tylko pielęgniarką w UB, ja byłam tylko służącą, robiłam herbatę, kawę towarzyszą, nalewałam wódkę do szklanek. Ja byłam wartowniczką, więc stałam na zewnątrz, nie widziałam, co się dzieje. Wszystkie funkcje, które były w tym aparacie, były tym aparatowi potrzebne. Widziałeś? Wszyscy brali udział w tych zbrodniach. Widziałeś? I teraz, skoro o czym my się dowiadujemy? Świat miał nie wiedzieć tego. Teraz muszą za to odpowiedzieć. To nie jest jak zemsty, bo tej zemsty już nie będzie. Zemsta byłaby wtedy, gdyby każdy z nich został osobiście rozliczony za swoje zbrodnie. Wiem, że to jest potrzebne i że tego oczekujemy, ale też wiem i nie łudzę się, że to nie będzie przeprowadzone. Nie ma takiej woli, nie ma takiej większości, nie ma takich sił politycznych, które były tak zdeterminowane, żeby tych ostatnich zbrodniarzy jeszcze wyłapać, postawić przed sądem, osądzić, stworzyć im takie warunki, żeby oni to odczuli. I żeby także były takie warunki, że sędzia w III Rzeczpospolitej nie przysądzi gangsterowi, czyli pospolitemu zbrodniarzowi, olbrzymiego odszkodowania finansowego za to, że miał ciasno w celi, że w nocy upalono światło, co było przykładem stalinowskich represji. Człowiek, który został skazany za ciężkie, najcięższe przestępstwa, jest szczególnie pilnowany. Trzeba mu palić światło w celi co jakiś czas, sprawdzać, czy jest, czy sobie sam nie zrobił czegoś, czy nie uciekł, błędnie. To są normalne czynności we wszystkich więzieniach całego świata. Tu nie ma stalinowskich represji. Sędzia, który to powiedział, powinien spotkać się twarzą w twarz przy publiczności z człowiekiem, który przeżył takie stalinowskie więzienie, żeby mu powiedział, na czym to polegało. Co to znaczy 200 osób w celi 20-osobowej? Co to znaczy spanie na podłodze, tylko na jednym boku, bo było za ciasno, żeby się położyć na płasko? Co to znaczy brak jakichkolwiek lekarstw, jakiejkolwiek pomocy medycznej wtedy? Co to znaczy stalinowski system? Jak można porównać obecną rzeczywistość i przywileje, jakie mają więźniowie? Często większe niż ludzie na wolności. Ludzie nie tylko z marginesu społecznego, ale z marginesu dochodów. Ludzie, którzy są w nędzy, żyją w nędzy, mają gorzej niż ciężcy przestępcy w obecnych więzienia, gdzie jest dieta, gdzie jest lekarz, opieka stomatologiczna, gdzie są rozrywki, telewizja, gry i zabawy. I przecież oni muszą się jakoś normalnie w tym więzieniu rozwijać. Jeśli od tego systemu odejdziemy, jeśli sędzia nie to, że nie będzie mógł, ale nie przyjdzie mu do głowy, żeby gangsterowi przyznać odszkodowanie za to, że on siedzi w więzieniu w warunkach, które mu nie odpowiadają, to wtedy to zmiany... Widzisz, jaki błąd zrobił Duda? Ale cały czas na to czekamy. No, ja pójdę do wyborów, ale ja na niego nie będę głosował. Głosowałam na nie, nie głosowałam. Trzeci RP. Naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Panie doktorze, prosimy o słowa podsumowania tego czasu. No nie by chcieli, żeby mieć Polacy, tylko Żebrowski. Niestety, ale coraz bliżej do zakończenia naszego spotkania na antenie Radia Maryja. I prosimy o pozostawienie z pewnym rezime tego dzisiejszego zranienia, jakże szerokiego, jakże rozbudowanego. Cały czas widać, jak takie rozmowy są potrzebne. To powinny być dyskusje publiczne. To nie tylko w Radio Maryja czy w telewizji trwa. Trzeba podejmować trudne tematy, bo one są niezbędne do podejmowania i muszą istnieć. Ale to musi być w sferze świadomości społecznej bardzo szeroko propagowane.
takie dyskusje w kręgach prawników, a także ofiar obecnego systemu prawnego, gdzie sędzia, gdzie prokurator z obecnego systemu stanie twarzą w twarz z osobą poszkodowaną, z osobą, która była aresztowana, spędziła kilkadziesiąt miesięcy w areszcie i jest osobą niewinną. Niech ten sędzia, niech ten prokurator powie dlaczego i kto za to jest odpowiedzialny i kto za to zapłaci, bo w konsekwencji zapłaci społeczeństwo, czyli nie oni. My zapłacimy za to, czego oni dokonali. Tak jak wspomniałem wcześniej, te zmiany, które się dokonują, one są, nie można mówić, że po roku 89 nic nie zrobiono, chociaż wiele osób mówi, że to wszystko jest chciało, to wszystko jest tak samo, jak było. Oczywiście, że nie, no, zmiany są bardzo głębokie. Samo to, że tu jesteśmy, tu rozmawiamy, że jest takie radio, to jest zmianą, która jest no, niezwykłą, niesamowitą. I takich zmian można oczywiście podać więcej. Ale, tak jak wspomniałem, nadzieja w młodym pokoleniu. Jeśli temu pokoleniu z przełomu lat 80. 90. nie chciało się, gdy uznało, że dobrze jest komuną się dogadać, dobrze żyć w symbiozie kosztem reszty społeczeństwa i im się nie chciało iść następcą, także się nie chciało albo nie mogli, mieli za mało woli politycznej, za mało mocy politycznej, czyli za małe poparcie, to w tej chwili czekamy na to, co nastąpi. I tu w tym zakresie jestem optymistą i dlatego chcę tym zakończyć, że jak my nie, to ci najmłodsi, oni nie będą żyli w systemie, jaki stworzyliśmy. I oni bardzo często mówią, że my nie chcemy uciekać z Polski, my nie chcemy wyjechać. Wyjechali nasi rodzice, wyjechali nasi wujkowie. Jest lepiej materialnie, ale wszyscy tęsknią i wszyscy tam są obcy. Oni się czują obcy. Bardzo niewiele osób tam się asymiluje. Mówią, o jak fajnie, ja teraz będę Amerykan, a teraz będę Brytyjczyk, jakiś inny. Nie, takich ludzi jest bardzo mało. Oni chcą pozostać Polakami, kultywują często bardziej polskość tam, na emigracji, niż tutaj. I chcą mieć warunki, żeby tu wrócić, żeby nie zostać tam, żeby nie być w tym świecie, w którym się dzieją rzeczy, które im się nie mieszczą w głowie. I to młode pokolenie mówi, że my nie chcemy szukać lepszych warunków na zewnątrz, tylko oczekujemy tych warunków tu. I teraz mamy sprzyjającą sytuację. Rozwój gospodarczy, jednocześnie ograniczenie, bo nie mówię, że zniesienie, bo to jest być może nawet niemożliwe. Tutaj, proszę Państwa, przy ulicy Dobrej, gdzie jest biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, tam też musiał zmienić katolicy. No to właśnie zdaje się, że tutaj mieszczą partię, jak otwierał bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. W Bubie też Jan Paweł II i że on otwierał, proszę Państwa, tę bibliotekę. No co, gdzie i kiedy, to właśnie możecie przeczytać na tej tablicy i na ścianie u szarytek. Piękny, szary budynek, taki tamten Zelenski poszedł, uciekając wcześniej z biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i gościł u tych szarytek. Ja dzwonię do niego, no gdzie jesteś, a mówi, że jestem na kolacji. No i takie dwie wielkie kanapki przyniósł, taki salsa solem. No nie wiem, czy to te szarety chyba nie robiły tego salsa solu, ale kuszyły. No i ten Zelewski, a to tu, a to tam bywa, no i broni go ta Maciągowa ciągle tego Zelewskiego, bo on powinien być dawno gdzieś, tak jak tu pan profesor w radiu Maryja mówi. Ja mówię, że szkoda, że nie wiedzieli komunistycznym, no bo tam to by stał na jednym boku w 20-osobowej celi, 200 osób by było, stałby na jednym boku i to wszystko, gdy nadaje nasze radio. Ale sobie mogę trochę pewnie wrócić to Barbie Baby Lamp Extra. Także proszę Państwa, no kupa śmieszku jest na wydechu, ale dobrze, że chociaż ta partia Prawo i Sprawiedliwość teraz tak troszeczkę
rządzi, to tych rzeczy wyjdzie na jaw, bo świat się miał o tym nie dowiedzieć. O tym samolocie, że tam w trumnach po trzy szczęki były. No to przecież w ogóle jakiś horror, proszę Państwa, kręcić filmy. No horror, horror, no. Coś okropnego. No, to ja wyda jako żona faraona, o tym ludzie przez skórę, przez Belin, przez ten teraz tam profesor na dzisiaj 6 sierpnia 2017 roku. Także proszę oglądać Google Plus, jest najlepsze. No bo tutaj wiecie Państwo, wszędzie nas inwigilują, jak nie ze strony komunistów, to jeszcze nawet z Ameryki potrafią. Chciał też Żydzi nas inwigilować, ale dobrze, że Janek Witek powiedział taką prawdę jeszcze przed śmiercią, że Ameryka właściwie to ona nie lubi tych Żydów, nie chce Żydów. I dlatego przepędzili zresztą z Anglo-Ameryki białych Żydów przez Warszawę aż do Łodzi. A ja i Giewałt zwiedziłam, mówi Żydówka, świat przesz poprzek wzdłuż. W świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest Łódź. Także proszę Państwa, to poezja Anny Romanowicz, podlaskiej pisarki pochodzącej z Sokółki. Ona o Żydach to kilka poezji napisała, takich tomów. I to poszło też i do kabaretu, i tu, i tam. I proszę Państwa, sama chciała mnie raz zastąpić na hali włókniarz, żeśmy dawali na przedstawicielstwu z Białegostoku. Anglo-Ameryki Białystok i w ogóle przyjezdnych do gości było kabaret Białystok miłości moja. Ja się spóźniłam, bo ja pojechałam za daleko i musiałam się wrócić na piechotę. Jakoś tak ta hala włókniarz daleko, blisko. No ale jakie tam stoły, jak tam pięknie, jaka tam wielka scena. Ja wystąpiłam oczywiście, no ten nasz zespół był przerzucony, ale żeśmy to wykonali, brawa były po 10, po 15 brać na sekundę. Także pozdrawiamy serdecznie Państwa, proszę oglądać nasze kanały na YouTube. Wiesiolandia, Wiesiolandia Plus, El Mercedes, Witeklandia, Blue Art 2000, El Hof Art 2000. Jest tego bardzo dużo, proszę oglądać i buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Są też tam różne pieśni o rysi, jako nagrania archiwalne na Google Plus, słuchaj, bo już na Google to było wcześniej, także można jeszcze ukoloryzować i powtórzyć. Także wielka przyszłość nas czeka w internecie i zapraszamy po kilka telefonów kupować. Nie bać się jak ten rysio z Małpini, bo to ze wsi tutaj taki, proszę, pilnuje, żeby wódki tu nie pili. Jeszcze inni z kolei ze wsi, bo to są przyjezdni, jak nie Ukraińczycy, to jeszcze inni na budowie i też nie wolno tutaj pić i tych butelek jednak pełno. I on chodzi i sprawdza, czy kto gdzie kubki nie zrobi. Także w takim znaczeniu, że on ma tylko taką łatwość w czarowaniu. No tak, czarować rzeczywiście potrafił, choć te umiejętności chyba się wyczerpały, co pokazała ostatnia wizyta w Warszawie. To już chyba się nie udało Polaków oczarować. To już jakby argument... Kto tak tu czaruje? Kto tak tu czaruje? Co ona tu czarni? Przykrycie czarującym uśmiechem. To pani jest jedną z tych osób, która przecież najbardziej boleśnie, czy bardzo boleśnie odczuwa te rygory, które w tej chwili próbuje zaprzeczać. Jakie czary? Panie redaktorze, przyznam, że pewne informacje z Moskwy jednak docierały do nas wcześniej. O tych workach, stosach kawałków ciał, o tym, jak się strona rosyjska do tego odnosiła. No ale te ekshumacje to jednak wiele osób zszokowały, nawet te, które coś już wcześniej wiedziały. Tak. Bo jak to ocenić, a świadomość, iż dopuściło do tego państwo polskie, że to wszystko działo się za aprobatą i za wiedzą. Kopacz! Ty weź tą kopacz! Ale musimy sobie
Weź tą kopacz. Pytania padają, dlaczego nie dochodziło do ekshumacji, dlaczego nie zgodzono się, dlaczego okłamywano rodziny, mówiąc, że państwo polskie, że przepisy nie pozwalają. No wyobraźmy sobie sytuację, że Polacy by się o tym dowiedzieli. Wtedy, w tamtych trudnych dniach, wtedy, kiedy wszyscy byliśmy jakąś jednością, pogrążeni w żałobie, rozpaczy, kiedy polskie społeczeństwo zapomniało o różnicach politycznych, gromadziło się pod pałacem, gromadziło się na tej trasie przejazdu ciał z lotniska do miejsca, gdzie były zwożone trumny. Przecież pamiętamy ten szpaler ludzi z flagami, z niczami. I to naprawdę nie byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. To po prostu byli Polacy, to była Polska. Gdyby ci ludzie się wtedy o tym dowiedzieli, no to niemożliwym byłaby wygrana Komorowskiego i kolejne wygrane Platformy Obywatelskiej. To właśnie o to chodziło. Oni chcieli to ukryć. Najpierw się na to zgodzili, a potem po prostu ukryli to przed Polską, aby złamać tę jedność, aby złamać gdyby była ustawa o zbrodniczej działalności, gdyby te instytucje były uznane za zbrodnicze, to wtedy funkcjonariusze tych instytucji mogliby i powinni być ścigani i mogliby być skazywani. A dzięki temu, że taka ustawa nie przeszła, że to przeszło tylko w postaci uchwały, żaden sędzia wojskowy nie poniósł odpowiedzialności. Komu się tam? Przez sądy nie został skazany nawet na jakąś symboliczną karę. Wszyscy spod tej ręki sprawiedliwości Nowej Polski wywinęli się. Nic im się absolutnie nie stało, bo realizowali ówczesne prawo, czyli działali zgodnie z prawem w państwie prawa, takim jakie było w Polsce Ludowej. Jak szukamy analogii tej sytuacji, mamy to w powojennych czasach. Żaden niemiecki sędzia istniejący w strukturach nazistowskiego państwa, wydający wyroki, w tym przede wszystkim wyroki śmierci, nie poniósł nowej rzeczywistości odpowiedzialności. Oni dalej funkcjonowali jako sędziowie, dalej pełnili te funkcje w społeczeństwie, byli sędziami, czyli panami życia, śmierci, panami wolności czy osadzenia kogoś w więzieniu. Dlaczego? Bo oni wykonywali rozkazy. Oni działali w takich warunkach, jakie wtedy były i realizowali takie prawo, jakie wtedy było. Żeby było niemoralne, kogo to obchodzi? Moralność jest czymś, czego normy prawne nie chcą widzieć, nie chcą obejmować. Jest takie pojęcie jak wyrządzenie komuś jakiejś szkody w jakiejkolwiek formie, która nie podlega ocenie prawnej, bo wykracza poza tę ocenę, czyli rażące naruszenie interesu społecznego na przykład, albo rażące naruszenie interesu konkretnej osoby, pewnego rodzaju pomówienia czy czynności, które nie są skodyfikowane, nie są przewidziane. Życie wyprzedza to, co jest zapisane, to, co jest tym prawem w książkach. Prawo zostało zapisane. Życie to wyprzedza. Jeśli nie ma takiej normy na przewinienia tego typu, to ten, który tego dokona, będzie niewinny. To będzie niemoralne, ale będzie zgodne z prawem. I wtedy to cała ta rzeczywistość się gdzieś rozmywa. My zaczynamy być takiej mgławicy, co nam wolno, co nie wolno, kto może. A panie, bo oni to sobie wszystko mogą, to zawsze tak było, zawsze była niesprawiedliwość na świecie. Tak, była zawsze, tylko może być większa, albo może być mniejsza. Nasz rozwój polega na tym, żeby tej niesprawiedliwości było jak najmniej, żeby jej unikać. Doprowadzić do takiego stanu, że wszyscy obywatele, wszystkie prawa, które nas obowiązują, będą równi. Czyli sędzia, który ukradnie, będzie równy temu, który ukradnie batonika w sklepie. Jeśli ten, który ukradnie ten batonik i za to pójdzie do aresztu, bo taki przypadek mamy, dodatkowo osoby niepełnosprawne i umysłowe, która sobie nie zdawała z tego sprawy, to dlaczego ma nie odpowiadać tak samo w podobnym wymiarze sędzia? Dlaczego ma nie odpowiadać polityk? Dlaczego ma nie odpowiadać biznesu wysokiej klasy, wysokiej w sensie wysokiej funkcji, jaką pełni, bo klasy to on nie ma. On kradnie miliony, a nie ma przeciwko niemu sankcji prawnej, że on odpowiada od tej pory za resztę. On odpowiada z wolnej stopy, no bo on jest ktoś. To są wszystko patologie. A patologii jest za dużo. To państwo nie rozwija się, tylko umiera. Pięć minut po godzinie 22:00 na antenie Radia Maria, trwa czas rozmów niedokończonych.
Dzisiejszy temat sądownictwo polskiej ludowej i trzeciej RP. A naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszej rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe na naszego studia 56 655 23 55. To z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej linii 536 600 536 600 200 oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jeszcze żyjemy, Jan Pietrzak, i po utworze powracamy do naszej wspólnej rozmowy już z radiosłuchaczami. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat, jeszcze nie wszystkie zbudzenia stracone, w końcu z nas każdy tylko... Proszę, proszę państwa, Radio Konczyta to i piosenka na wieczór na dobry sen. Radio Konczyta to jest wszystko. W organizacjach tak zwanych pozarządowych, które w tym brały udział, coraz więcej wiemy, jak one są finansowane, jak bardzo skrupulatnie i dobrze zostało to przygotowane, jak mało to w tym wszystkim było rzeczywiście spontaniczności. Przy czym ja oczywiście nie twierdzę, że wszyscy ludzie, którzy tam byli, to byli, to są właśnie te organizacje, to są ludzie, którzy chcą zniszczyć państwo polskie. To są często ludzie, którzy po prostu ulegli jakimś informacjom, dali się omamić, myślą, że walczą w słusznej sprawie, ale czas, mam nadzieję, że pozwoli im tę swoją postawę również przeanalizować. Poza tym, co do tej liczności, panie redaktorze, no to ja pamiętam manifestacje na przykład w obronie telewizji Trwam. To były rzeczywiście manifestacje, które można określić jako masowe. A nie potrzeba im światła, lampy i światła słońca, nie płacił, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Ludzie po prostu chcieli w ten sposób wyrazić swoją ocenę. Walczyli o niezależną telewizję, a więc nie we własnym interesie przychodzili i protestowali. To były masowe manifestacje. Manifestacje masowe można też określić, że organizował Związek Zawodowy Solidarność, chociażby w obronie wieku emerytalnego. Masowy udział, to można też powiedzieć o masowy udział polskiego społeczeństwa, to były marsze niepodległości. I tu też nie było finansowania z zagranicy i bardzo, bardzo konsekwentnego przygotowania, jak mieliśmy do czynienia z tą próbą obalenia polskiego rządu. A więc oczywiście, że to nie znaczy, że należy bagatelizować. Po prostu myślę też, że należy lepiej tłumaczyć, lepiej docierać z przekazem, może właśnie wyprzedzająco, że może popełniliśmy jednak pewne błędy. RP, naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus, Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Księdza, słuchacze Radia Maryja i pana Leszka. A kto jest tam blisko? Moje nazwisko Komorowski Dariusz. Byłem jednym z uczestników obrony prawdy Smoleńskiej Krzyża, ale to dziś na mnie ten temat chodzi. Wymiar Sprawiedliwości, choć właśnie tam na krakowskim przedmieściu ten wymiar sprawiedliwości dał się we znak nie tylko mi, ale to mi bardzo, bardzo we znaki dał się. Rodem wzięty właściwie z PRL-u, z grudniczego systemu, gdzie praktycznie społeczność międzynarodowa uznała, iż ten system był zbrodniczy, totalitarny, a mimo to
ten zbrodniczy system w postaci tak zwanego wymiaru sprawiedliwości mamy do dzisiaj. Ci wszyscy, którzy pod przykrywką obrony demokracji śmią mówić, że próba, bo to żadna zmiana, to jest próba jakiegokolwiek wprowadzenia zmian w tym totalitarnym systemie, w tym bandyckim, zbrodniczym systemie, właściwie śmiało można to nazwać zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, bo ci sędziowie, którzy skazywali tych takich właściwie żołnierzy niezłomnych Pileckiego, czy wielu, wielu innych, bo to był najgorszy sort dziś, tylko innymi troszeczkę metodami, nadal mordują i są bezkarni. Jak można cicho siedzieć? Jak można natychmiast właściwie nie wywalić, tak jak to kiedyś Wojciech Cerowski powiedział, wszyscy